Gdzie się podziały dokumenty ze spotkania w Moskwie? Po ukazaniu się wywiadu Sikorskiego dla Politico, w którym były minister spraw zagranicznych twierdzi, że Putin proponował Tuskowi rozbiór Ukrainy, dziennikarze rzecz jasna pytali o tę sprawę. Sikorski zaczął się z całej wypowiedzi wycofywać. Zapytano więc, czy jest z tego oficjalna notatka. Czyli rozumiem, że pan się wycofuje z tego stwierdzenia, że w 2008 roku podczas tej lutowej wizyty w Moskwie takie słowa miały tam paść. W tej sprawie zawiodła mnie pamięć, tak? Notatki tego rodzaju pełnią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rolę dokumentów, w których składa się raport z przebiegu wydarzeń. Na nich bazuje wiedza najwyższych organów państwa. Sikorski ani razu nie odpowiedział na pytanie. Niemniej, notatka MSZ została odnaleziona przez autorów serialu dokumentalnego Reset. Myk polega na tym, że ta notatka została stworzona 2 tygodnie po wizycie w Moskwie i nie ma w niej wzmianki o propozycji Putina. Skąd więc Sikorski o niej wiedział? Gdzie jest oryginalna notatka, która powinna być przesłana zaraz po spotkaniu? Dlaczego w notatce MSZ nie ma kluczowych szczegółów z rozmowy Putin-Tusk? Zdaniem profesora Cęckiewicza dlatego, że adresatem tej notatki był także prezydent Kaczyński. Oznaczałoby to, że rząd Donalda Tuska okłamywał prezydenta.